to zostanie nam objawione. Tego z góry nie wiemy, ale jest taka możliwość. Druga sprawa to jest kwestia suwerenności politycznej, o której żeśmy tutaj już wspomnieli. Otóż traktat lizboński daje na to odpowiedź, formułując tak zwaną zasadę przekazania. Zasada przekazania mówi, że Unia Europejska będzie miała takie kompetencje, jakie przekażą jej państwa członkowskie. Z zasady przekazania wynika, że suwerenność polityczna w Unii Europejskiej będzie podzielona. Że trochę suwerenności będzie miała Unia, bo władze Unii będą decydowały same, jaki użytek zrobią z kompetencji przekazanych, jak już raz zostaną jej przekazane. Natomiast państwa członkowskie też trochę suwerenności będą miały, bo to one będą decydowały przynajmniej jednorazowo, jakie kompetencje przekażą, a jakich nie. Czy to w ogóle jest możliwe? Podzielenie suwerenności politycznej? Możliwe. Tak funkcjonowała Europa w średniowieczu. Na tym właśnie polegał feudalizm polityczny, że suwerenność polityczna była podzielona. Teoretycznie władz panujący był właścicielem państwa całego. Ale jeżeli wydzielał lenno i ustanawiał tam wasala, to ten wasal był wobec swojego suzerena, miał obowiązki wojskowe, administracyjne, polityczne, fiskalne, moralne nawet, ale suzeren się nie wtrącał w administrowanie lennem. To już wasal administrował samodzielnie, więc miał trochę suwerenności. Jeżeli na terenie lenna były miasta, to miały one własne władze, własne sądownictwo, własne prawa i ten wasal się nie wtrącał. Jeżeli na terenie miasta takiego był uniwersytet, to on miał autonomię, ślady nawet do dzisiaj pozostały tej autonomii. Władzom miejskim bezpośrednio podlegał. No i wreszcie Kościół katolicki. Miał własną hierarchię, duchowieństwo nie podlegało sądom świeckim, miał własne sądownictwo, własne prawa, zresztą do dzisiaj ma. Także suwerenność była rozproszona. Na tym polegał właśnie feudalizm polityczny. Więc jak coś było możliwe w średniowieczu, to jest możliwe i teraz. Problem polega na tym, że traktat lizboński formułuje jeszcze jedną zasadę, mianowicie zasadę lojalnej współpracy. Zasada lojalnej współpracy mówi, że państwa członkowskie muszą powstrzymać się przed każdym działaniem, które mogłoby zagrozić urzeczywistnieniu celów Unii Europejskiej. Ponieważ cele Unii Europejskiej i ich urzeczywistnianiem zajmują się władze Unii Europejskiej, a nie żadnego państwa członkowskiego, one są odpowiedzialne za te cele, to niezależnie od kompetencji przekazanych mają prawo zmusić każde państwo do zaniechania każdego działania, które w ich mniemaniu mogłoby nawet, nie że zagroziłoby, tylko mogłoby zagrozić. Podam przykład. Polska sprzeciwia się legalizacji małżeństw jednopłciowych. I wprawdzie Unia Europejska na nas naciska, tam różne nam monity przysyłają, ale no, na razie nam nic nie mogą zrobić. Otóż po ratyfikacji traktatu lizbońskiego, wejściu w życie traktatu lizbońskiego, władze Unii Europejskiej mogą nas zmusić do zaniechania tego oporu. Dlatego, że to by zagrażać mogło urzeczywistnieniu celów przynajmniej dwóch Unii Europejskiej, jak zakaz dyskryminacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Gdyby władze polskie się na to nie zgodziły, to władze Unii Europejskiej kierują sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, którego orzeczenia są dla państw członkowskich źródłem prawa. Koniec, kropka. Taka jest różnica między statusem obecnym, prawno-międzynarodowym i prawnym, a statusem, jaki będzie po ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Proszę bardzo, pani. Tak, pan. Siły rządy Stanów Zjednoczonych. Pierwsza sprawa, a po drugie, to jest coś takiego, jak teoria i good books. Teoria, która mówi o
demograficzna formowana przez niemieckiego profesora Gunnara Hansona, zresztą urodzonego w Gdyni, tak jak pan Stein Park, to jest ekonomiczna demograf i ona mówi o przemocy. Chodzi o sformułowanie, że trzeci czwarty syn w rodzinie jest tym takim, który powie agresję, że 30% młodych ludzi, jak to ma w Palestynie na przykład, następuje ekspansja agresji. I jest taki problem, że Niemcy są narodem wyjeżdżającym. To podobnie jak Polska. I jak te elity, pana zdaniem, mogą wziąć pod rolę niemiecką przyszłość? Zacznę od drugiego pytania. Rzeczywiście demografia coraz częściej, coraz więcej ludzi, nawet loże masońskie zauważają wreszcie, że demografia odgrywa rolę i zaczynają się trochę mitygować z propagandą aborcji i tak dalej. Może to da jakieś rezultaty za kilkanaście lat. Natomiast demografia rzeczywiście rolę odgrywa, ale proszę zwrócić uwagę, bardzo dobrym przykładem jest Austria i Prusy w wieku XIX. To jest dobry przykład na to, w jaki sposób również ideologia może oddziaływać na losy państw. Otóż w wieku XIX, na początku wieku XIX narodziła się w Europie nowa ideologia polityczna, to znaczy nacjonalizm. Nacjonalizm sprowadza się do tego, że każda wspólnota, do poglądu, to jest taki pogląd, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. Poprzednio taką wiodącą w Europie, dominującą w Europie ideologią polityczną był legitymizm. A nie, nacjonalizm w ogóle nie był znany. I w połowie wieku XIX nacjonalizm w Europie zwyciężył. Właściwie wszyscy uznali, że nacjonalizm jest oczywisty. Wyrazem tego jest Wiosna Ludów. Triumf nacjonalizmu, idei nacjonalizmu w Europie. I proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób nacjonalizm oddziaływał na dwa państwa bardzo podobne. Niemieckojęzyczne, Austrię, Cesarstwo Austriackie i Prusy, Królestwo Pruskie, a potem Cesarstwo Niemieckie. Otóż nacjonalizm Austrię rozsadzał, a Prusy umacniał. Ta sama ideologia. Dlaczego? I bardzo tutaj geniusz Bismarcka się objawia. Ponieważ Bismarck, kiedy tworzył Związek Niemiecki, to za wszelką cenę starał się wypchnąć z niego Austrię. Bo gdyby Austria weszła do Związku Niemieckiego jeszcze w tym kształcie, to wcale przywództwo pruskie wcale by nie było oczywiste. Natomiast kiedy Bismarck stworzył Związek Niemiecki bez Austrii, Prusy były niekwestionowanym, oczywistym kierownikiem politycznym tego związku. I nie przyjmował Bismarck krajów obcojęzycznych, tylko niemieckojęzyczne. A co do mniejszości, na przykład polskiej, uważał, że należy ją wytępić. Był wrogiem naszego narodu, nie dlatego, że nas nie lubił, tylko po prostu miał pewną wizję polityczną, którą myśmy byli niepotrzebni, no przeszkadzaliśmy tu elementem całkowicie zbędnym, nawet potencjalnie jakimś takim, tak jak wirus, nie wiem, HIV, niebezpiecznym dla organizmu. Natomiast Cesarstwo Austriackie było pomysłem na rządzenie morzem ludów obcoplemiennych przez stosunkowo niewielką mniejszość niemieckojęzyczną. I proszę zwrócić uwagę, jaka jest Unia Europejska. To nam wyjaśnił kanclerz Schröder na wiosnę 2000 roku, kiedy w Gnieźnie przyjął 5 reprezentantów państw środkowoeuropejskich. Powiedział wtedy między innymi, że Unia będzie zwalczała agresywne nacjonalizmy. Na pewno tak będzie. Pytanie tylko, czy będzie zwalczała wszystkie, czy też zwalczane będą nacjonalizmy narodów słabszych albo głupszych.
w imię nacjonalizmu narodu mądrzejszego albo silniejszego. Obawiam się, że jak coś złego może się stać, to na pewno się stanie.